Każdy użytkownik może przeglądać nasz katalog online. Tylko czytelnicy zapisani do biblioteki mają możliwość logowania się do swojego konta. Należy wejść na stronę www.bibliotekaswiecie.pl, kliknąć w menu Katalog online, a następnie w zakładkę Konto. Domyślnie loginem jest e-mail podany przy zakładaniu karty czytelnika. Ponadto login może nadać bibliotekarz. Hasło jednorazowe zostaje wysłane przez system automatycznie przy zakładaniu karty czytelnika. Podczas pierwszego logowania należy je od razu zmienić na własne. Dopiero wtedy system otworzy panel czytelnika. W zakładce Twój profil możemy edytować swoje dane, zmienić login, a także hasło. W zakładce Wypożyczone możemy prolongować, czyli przedłużać książki, które aktualnie czytamy. Możliwość prolongaty zostaje zablokowana, gdy upłynął termin zwrotu egzemplarza lub gdy minął termin ważności konta czytelnika. Konto traci ważność z końcem roku. W nowym roku należy przyjść do biblioteki, aby zaktualizować dane. W zakładce Oczekujące znajdują się egzemplarze, które zarezerwowaliśmy. Możemy sprawdzić, czy książka jest gotowa do odbioru, czy należy jeszcze poczekać. W zakładce Zwrócone znajduje się historia wypożyczania. W katalogu możemy wyszukiwać, korzystając z wyszukiwania prostego, z opcji Filtry lub z wyszukiwania zaawansowanego. Zyskujemy możliwość sprecyzowania kryteriów wyszukiwania. Poniżej galerii nowości znajduje się okno najczęściej wypożyczanych egzemplarzy. Po kliknięciu w wybraną książkę, katalog otwiera jej opis. Kliknięcie w trzy kropek otworzy wszystkie nowości. W szczegółowym opisie książek widać ich temat, dostępność w naszych placówkach, możliwość ich wypożyczenia oraz zarezerwowania. Wybrane pozycje możemy dodać do koszyka. Będą tam przechowane bez konieczności ponownego wyszukiwania. Po zakończeniu należy się wylogować.